No muszę wam powiedzieć, że jest odwaga w tej marcie jednak. Stanąć przed taką osobą jak Dieter Bohlen, jako jedyno z Polski szlagierowych wykonawców. Gratuluję. Nie wiem, czy bych się zebrał na taką odwagę, a jak już by przyszło do tej odwagi, to chyba jedyne, co bych wyśpiewał, to Yoma Hard, Yoma Soul. Ewentualnie Sherry Sherry Lady, bo tyle też jeszcze umiem. Szlagierowo-koncertowo z humorem to oczywiście kolejna część naszego programu, a dzisiaj w tej odsłonie pojawi się Krzysztof Respondek. Koniec kryzysu. A propos, w tym roku jest 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejne referendum. Komu się powodzi lepiej niż kiedyś? Ręka do góry. Kto jest za Unią? Lepiej tego nie pokazujcie. Ludzie, no jak nie ma lepiej? Przecież dzięki Unii i ona moim osiedlu mam kanalizacja. My dzięki Unii wyszli z szamba. Piękne boiska. Piękne drogi, nie wymawiając lepsze jak w Niemcach. Tylko a propos tych dróg, czemu one są takie drogie? No, widzę, pan już jeździ po autobanach, nie? Że pana już się zastanawiał, czemu te drogi są takie drogie? Wie pan dlaczego? To nie ten beton, nie tamten asfalt. Się okazuje, że te normy unijne, te ekolodzy wymyślili, że te ekrany, te dźwiękochłonne, co to są przy tych drogach, nie? Te wysokie na 6 metrów, co to normalnie w Europie, na świecie, one są tam, gdzie ludzie mieszkają, gdzie domy są, to u nas to ciągną nawet przez lasy. Tak lasy wyciszyli, że w październiku w sen zimowy poszły spać jelenie. Teraz będzie na wiosnę akcja, będą ekologii sarny in vitro zapładniać. Tak. A jedźcie się dalej, popatrzcie się na autostradę. Jak te mosty pobudowali, takie mosty, takie, ale nie dla ludzi tam, takie te, co są takie wielkie, szerokie, granitowe, a na wierchu trowa. To są mosty dla żab. Tak, bo Unia stwierdziła, że żaby mają w Polsce sklepy, żabki. I że my im jeszcze musimy teraz mosty wybudować. I się jada to ma cztery, co chwila, most dla żab, most dla żab, most dla żab. Ja nie godzę, niech żaby mają mosty. Ale czemu kosz do żaba ma mieć swój? A to zobaczycie, jak się te ślimoki kapną, że żaby już mają mosty. Zobaczycie, jeszcze będziemy ślimokom kładki budować. A potem glizdy wyjdą z ziemi. A my, jak na drugą stronę autostradki, jeszcze będziemy glizd do metro kopać. I potem kilometr takiej autostrady w Polsce jest droższy jak w Kuwejcie pod oceanem. Jak w Macedonii przez skały, te tunele. A potem muszą wszędzie fotoradary stawiać, żeby to utrzymać. Przecież w tym kraju już jest tyle fotoradarów, że fotoradar fotoradarowi robi zdjęcie. No, a co? Z mojego miasta, proszę panią, pielgrzymka do Częstochowy kiedyś szła jeden dzień, teraz przez te fotoradary idą 3 dni. A niech pani się zobaczy, te ptoki biedne, co lecą ze Syberii na zachód, na zima. To one lecą, a nad Polską przez te fotoradary lądują i idą piechty. Ekolodzy. Ekolodzy, jak ja to słyszę, to są ci, co wiedzą, jakie będzie stężenie dwutlenku węgla za 50 lat na Antarktydzie, a oni nie wiedzą, jaka będzie pogoda pojutrze. No był taki słynny, kuriozalny przykład, mecz na Narodowym w Warszawie, Polska-Anglia. Pamiętacie, co się ten kabriolet za 2 miliardy nie zamknął, bo pogody nie przewidzieli. Zalało ten stadion, kałuża wody, godą do żony. Zobacz się, stadion żabą wybudowali. A w ogóle pierwsze pytanie. Po co było przenosić Narodowy ze Śląska do Warszawy? Jak Narodowy był na Śląskim w Chorzowie, proszę panią. Wprawdzie kibice byli zalani, ale stadion zawsze suchy. Teraz Narodowy w Warszawie, kibice trzeźwi, stadion zalany. I się śmieją w internecie, żeby tam ryż posadzić, to Chińczyki kupią. No tak, bo teraz macie wszystko chińskie. Teraz co drugo zabawka na świecie robiono w Chinach. Co drugo wiertarka na świecie robiono w Chinach. Co drugie dziecko na świecie też. Tylko czemu chińska wiertarka się psuje po pół roku, a chińskie truskawki po 2 latach? Czemu tu się te ekologii nie biorą? Co my jemy, nie? A co my już jemy? Ludzie, co to idzie? To my jeszcze jak my, a w Niemcach już jest 60 rodzajów wędlin, wszystkie smakują tak samo. Jabłko kupicie, one smakuje jak gruszka. I to w Polsce za chwilę będzie to samo.
To są te normy. Pójdziecie do masaża, powiecie normalnie kilo krupniakowa, ona się was zapyta, z jaką grupą krwi. To są te normy. Co my nie jemy? Czyż my byli z kabaretem w Ameryce? Boże, a propos, to ten Ameryce to już jest taki kryzys, bo to program o kryzysie, że tam jak facet idzie do bankomatu i wkłada karta, wbije ten PIN, to bankomat wyświetla pożycz 5 dych do poniedziałku. Ale to, to tam jeszcze idzie przeżyć, ale co oni jedzą? Josezaro pierwszego dnia kupił w McDonaldzie hamburgera. Drugiego mi dali za darmo gratis, to ten darmowy mi tam wleciał między siedzenie, przecież dwóch nie zjem, bo te hamburgery takie. To mi tam wleciał między siedzenie, jego po dwóch miesiącach z not. On jeszcze był dobry. Mało tego, on jeszcze był ciepły. Co oni tam jedzą? I to wszystko przyjdzie do nas. To jest te GMO. Kwadratowe arbuzy, bo się lepiej do lodówki mieszczą. Tak. Lilowe pomidory, bo w nocy świecą, nie musicie światła oświecać. To przyjdzie, spokojnie. Kurde, co to jest? To jest tak, na Śląsku się kupiły te kobiety, te nasiona modyfikowane genetycznie. Posadziły to na grządki, to w lipcu wyrosło ta jedna woło, ta druga. Hej dla Pudzino, co mnie wyrosło? Co? Takie pomidory! A ta druga go do Mariko, a mnie taki ogórek. A trzecio tako przygłucho się z okna wychylo. Baby, kaj ten hop, Mieszko! My czekamy cały czas na Zaś Bycie Weekend, teledysk oczywiście do tego szlagieru, a na weekend też chętnie poczekamy. Pewnie Państwo też czekacie na szlagier top 10 finału 600 plus 37. No tuż zaczynamy. A w nim, czy szlagiery podskoczą do góry, czy szlagiery slatują ze swoich placów, a cztery szlagiery bezpiecznie na swoich placach, tak samo jak i tydzień temu. Tydzień temu tak samo zaczynaliśmy, dzisiaj też top 10 rozpocznie Klaskowiaczek i Adam Herz. Tu nic się nie zmienia. Taki taniec, zwykle paniec, nagą w każdy z nas. Hej panowie, drogie panie, każdy w życiu taki taniec tańczył chociaż raz. Nie przeszkadza tu ból nogi i że brakuje podłogi, żeby ruszać się. Jak go tańczyć, prosta sprawa, ręka lewa, ręka prawa, więc zabawmy się. A teraz prawa ręka, lewa ręka, w rytm piosenki głośno klaszcz. Biodra i kolana od wieczora aż do rana głośno klaszcz. W prawo, lewo i do góry, niechaj wszystkie te figury złączą nas. Wszyscy razem w górę ręce, to jest Klaskowiaczka czas. Na boisku, przy tramwaju wszystkie ręce się ruszają, klaszcze każdy z nas. Czy czas wolny, czy robota, czy brak nerwy, czy ochota, Klaskowiaczka czas. Kiedy ciebie dzień zaskoczy i nie będzie zbyt uroczy, zapamiętaj, że jeden taniec, zwykle taniec i dzień piękny znów się stanie, więc zabawmy się. A teraz prawa ręka, lewa ręka, w rytm piosenki głośno klaszcz. Ramię, biodra i kolana od wieczora aż do rana głośno klaszcz. W prawo, lewo i do góry, niechaj wszystkie te figury złączą nas. Wszyscy razem w górę ręce, to jest Klaskowiaczka czas. Prawa ręka, lewa ręka, w rytm piosenki głośno klaszcz. Ramię, biodra i kolana od wieczora aż do rana głośno klaszcz. W prawo, lewo i do góry, niechaj wszystkie te figury złączą nas. Wszyscy razem w górę ręce, to jest Klaskowiaczka czas. La 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 la
Adam Herz, tak jak i tydzień temu, otwieram nasze notowanie, a już teraz zaglądamy na pozycję z numerem 9. Tu kolejny spadek tegoż wykonawcy, Na świat, nasz dom, Damian Holecki, 3 oczka niżej. Zły sen, zły czas, wielki lęk objął nas, ale wiem, że zaczniemy znowu żyć. I ty, i ja przepędzimy falę zła, żeby znów tak jak dawniej sobą być. Nasz świat ze szkła, nasz dom, kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę da. To los dał znak, nie da się dłużej tak prawdy kpić, oszukiwać, ślepcem być. I ja, i ty wiemy, że czarne dni pójdą precz i powrócą dobre sny. Nasz świat jest kruchy jak ze szkła, nasz dom, kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę da. Przepędzimy falę zła, żeby znów tak jak dawniej sobą być. Żeby znów tak jak dawniej sobą być. Żeby znów tak jak dawniej sobą być. Ósemeczka. To drugo z pozycji, które utrzymuje swój plac sprzed tygodnia. Niech Ave Maria prowadzi nas i Bernadetta Kowalsko. Yeah.
Do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierową LSS w nowym terminie. 22 listopada w Oszczeszowie. Na tym koncercie wystąpi Bernadeta Kowalsko i przyjaciele, a koncert prowadzi Joanna Kaczorowska. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Sud 101,7 FM w Kępnie. A już teraz siódemeczka i to szczęśliwo siódemka, bo tu awans o 3 oczka do góry. Paweł Sobota and Witamina. Kasa, misiu, kasa. Romantycznie i wszystko na temat. Kasa, misiu.